No i poranne wyprowadzanie staruszków. No kawałek drogi muszą niestety iść. Następnym razem pokażę wam, jak biedna biała tara chodzi, ta nóżka tylna. Może teraz pokażę, tak jej się wykręca na wszystkie strony, nie widać. Osobno jest Nazir i osobno biała tara, bo tak jak powtarzam przez całe życie, staruszki potrafią się bić między sobą i kłócić. No i idę po następną turę koników. Pokazuję staruszki, żebyście państwo wiedzieli, że bardzo potrzebujemy staruszkowa, żebym nie musiała jej tak daleko prowadzić. No i idziemy sobie dalej. Przede mną stareńki finisz. Przed nim staruszka mała, takara. Ona nie ma zębów. Zresztą takich bezzębnych koni trochę mamy. Ja postaram się szybko przejść, żeby ten materialik nie trwał za długo. Ale chcę, żebyście zrozumieli, że te stareńkie konie no chyba bardziej są zmęczone tą drogą niż ja. Musimy przejść przez stodołę. W stodole pomału gromadzimy siano, ale to wszystko trzeba zapełnić ogromną ilością siana. No i tutaj część staruszków już jest na łące. Przed nami jeszcze budowa ogrodzeń sztywnych, solidnych, bo tam zaraz obok jest szosa, którą cały czas jeżdżą samochody. No idźcie, myszki. Lirek, bardzo cię proszę, wracamy na łąkę. Ale on przyszedł po kumpli, no bo przecież jak inaczej. Idź, myszka. Pamiętacie ostatnio Lirka? Musieliśmy ratować. Jędzorek wystaje, no tak, bo nie mam zębów. One sobie coś tu pociuptają, coś zjedzą, ale cały czas apeluję o pomoc w budowie staruszkowa, żebyśmy nie musieli tak dużo chodzić, bo one są stareńkie. Czyli osobno mamy Nazira białą tarę, z tyłu widać tiry jeżdżą, więc musi być solidne ogrodzenie, a nie taki pastuszek. Tu mamy oszczepa, ostatnio miał urodziny, 31 lat już za nami. Meliska biedna, ledwo chodzi, z trudem każdy krok. No właśnie, ona chodzi w takim rytmie. Widać, że bolą ją te nuzie. Tutaj mamy dropa. Ja cały czas wszystkim mówiłam, wiecie czemu ten konik, ten niewidomy konik, tak ładnie wygląda i taki grubiutki, bo jest młody. I ostatnio dzieci, które były u nas na wycieczce, powiedziały, a proszę panią, ten konik ma 24 lata. Ja mówię, niemożliwe, przecież dopiero miał 4. Wtedy też był niewidomy. On przyzwyczaił się już do tego, że chodzi zawsze za swoimi przyjaciółmi i ma wyostrzony węch, słuch. No ale oczywiście też trzeba mu bardzo często pomóc przejść przez drogę, której nie zna. Także dzieciaki, proszę się paść. Osobno Lir biała tara, ponieważ jest tu finisz, dziadek finisz, o ten tu, no który gania Nazira i to tak bardzo, bardzo. A Nazir, jak wiemy, nie może biegać, bo Rao już zniszczyło mu płuca. Nie ma płuc. Lirku, schowaj języczek. Pociąkaj sobie chociaż tą trawkę.